Cześć z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak samemu nauczyć się angielskiego. A więc zaczynajmy. Aby samodzielnie nauczyć się języka angielskiego, wykorzystamy aplikację o nazwie Duolingo. Oczywiście link do tej aplikacji znajdziecie w opisie tego odcinka, wystarczy w niego kliknąć i następnie ją zainstalować, albo po prostu przejść do sklepu Google Play i wpisać Duolingo. Po instalacji należy tą aplikację oczywiście uruchomić, i następnie możemy założyć tutaj konto. Wszystko jest oczywiście darmowe. Po uruchomieniu aplikacji, w lewym górnym rogu mamy taką flagę. Możemy tutaj kliknąć i wybrać jakiego języka chcemy się nauczyć. Czyli ja tutaj kliknę w kurs, w ten plusik, no i mamy tutaj różne języki do wyboru. W naszym przypadku chcemy się nauczyć języka angielskiego, także wybieramy język angielski, czyli English. Klikamy. I następnie należy wybrać, jaki język już znamy. Czyli w naszym wypadku, będzie to polski, należy znaleźć Polish. Jest on w tym oto miejscu i klikamy na Polish. Mam tutaj oczywiście informację, że zostanie zmieniony język aplikacji na polski. Być może w Twoim przypadku od razu będzie to język polski. Wszystko zależy od tego, jakie mamy ustawienia telefonu, no i klikamy OK. W tym momencie rozpoczyna się nauka angielskiego, i tutaj mamy dwie możliwości: albo zaczynamy od podstaw, albo znamy już podstawy angielskiego, chcemy napisać test, i na podstawie testu aplikacja przydzieli nas do odpowiedniego levelu, odpowiedniego poziomu, i od tego momentu zaczniemy. Czyli jeśli nie znacie angielskiego, wybieracie sobie pierwszą opcję. Jeśli znacie już jakieś podstawy, możecie wybrać drugą i wtedy na podstawie tekstu zostaniecie przydzieleni. Ja może kliknę tutaj, zaczynamy od podstaw, żeby wam pokazać, jak to wygląda. No i tutaj pierwsza lekcja, które słowo to dziewczynka. I na podstawie obrazków musimy znaleźć dziewczynkę, czyli będzie to w tym przypadku girl. Girl. I jak słyszycie, w momencie, kiedy klikniemy na jakiś obrazek, Woman. Boy. Man. od razu w głośnikach na waszym telefonie możemy usłyszeć, jak to się wymawia. Girl. Girl. Czyli w ten sposób możemy nie tylko zobaczyć, jak to się pisze po angielsku, możemy Girl. także usłyszeć, jak to się wymawia, więc możemy potrenować w tym momencie. Do tego mamy. Naukę wzrokową, bo widzimy rysunek, no i klikamy sprawdź. Jeśli jest dobrze, pokaże się, że jest dobrze, jeśli źle, to będzie źle i kontynuujemy do kolejnego punktu, czyli w tym momencie pyta się nas, które słowo to chłopiec. No i oczywiście próbujemy zapamiętać, które słowo to chłopiec, testujemy Bole. wymowę i sprawdzamy. I następnie mamy kolejne ćwiczenia, czyli w tym momencie musimy na przykład uzupełnić zdanie. No, i wiemy, że a boy, jak tutaj jest, to jest chłopiec. Czyli musimy wydedukować, co tutaj powinno być. Poznaliśmy słowo dziewczynka, czyli prawdopodobnie będzie tam dziewczynka. Klikamy girl, sprawdzamy. No i już mamy, że to zdanie to jest chłopiec, przecinek, dziewczynka. Oczywiście, w miarę tego, jak więcej słów poznamy, te ćwiczenia będą coraz trudniejsze. No i następnie mamy oczywiście więcej tych ćwiczeń. No, i w miarę upływu lekcji będziemy mieli coraz trudniejsze zdania. Na przykład, teraz mamy zdanie: I am a man, które należy przetłumaczyć. Możemy tutaj na przykład kliknąć w ten głośniczek, żeby usłyszeć, jak to będzie brzmiało po angielsku. I am a man. Możemy oczywiście podświetlić wymowę. I jeśli nie znamy jakiegoś słowa, możemy, jeśli jest podkreślone i na żółto, to znaczy, że jest to nowe słowo, możemy na nie kliknąć. I, I. I po tym, jak na nie klikniemy. Możemy usłyszeć, jak się je wymawia i co ono oznacza. Czyli I w tym momencie to jest ja. M, czyli jestem. A, w tym przypadku to jest po prostu przedrostek. A men, czyli mężczyzna. Czyli w tym momencie zdanie to będzie ja jestem mężczyzną. Sprawdzamy. Oczywiście, dobrze. Następnie na kolejny rodzaj ćwiczenia należy wybrać prawidłowe tłumaczenie zdania. W tym momencie znamy tylko kilka słów, także te zdania są bardzo proste. Później będą dłuższe i trudniejsze, czyli w tym momencie chłopiec to jest boy, czyli the boy. No i następnie mamy kolejne zdanie do przetłumaczenia. Jak widać jest to pytanie, czyli woman to jest kobieta. Wiemy, że m to jest jestem, i, I to jest I. ja, czyli czy jestem kobietą, albo czy ja jestem kobietą. I am a woman. Kolejny rodzaj ćwiczeń, który jest dostępny w tej aplikacji, jak słyszymy tutaj. Słyszymy jakiś tekst. Słyszymy wymowę po angielsku. I am a woman. I musimy napisać ze słuchu to zdanie po angielsku. Możemy także je odtworzyć w spowolnionym tempie, tutaj z prawej strony. I am a woman. I następnie należy spróbować. I am a Woman. Utworzyć to zdanie, które usłyszeliśmy. We eat the bread. Kolejny rodzaj ćwiczeń dostępny w tej aplikacji, który dostępny jest w nieco wyższych poziomach, to jest sprawdzanie tego, jak wymawiamy dane słowa czy dane zdania. Jak widać w tym momencie, jeśli klikniemy tutaj w głośnik u góry, możemy usłyszeć, jak dane zdanie brzmi po angielsku. We eat the bread. We eat the bread. I następnie musimy kliknąć w ten duży mikrofon w tym oto miejscu i to zdanie powtórzyć. I w momencie, kiedy to zdanie powtórzymy, aplikacja sprawdzi, czy nasza wymowa jest poprawna, czy też nie, i wyświetli się na zielono te słowa, które są wypowiadane poprawnie, i na czerwono te, które wypowiedzieliśmy źle. I w zależności od tego, jaka część zdania jest poprawna lub niepoprawna, Zdamy i przejdziemy do kolejnego etapu, albo będziemy musieli powtórzyć to zdanie po angielsku. Czyli, jak widzicie, w tej aplikacji mamy różne rodzaje ćwiczeń, które nie tylko uczą nas, jak się coś pisze, ale także jak się to wymawia, pokazują nam, jak Anglicy czy Amerykanie by dane zdanie wypowiadali. I musimy zrozumieć ze słuchu i następnie, na przykład, wpisać dane zdanie. Czy też przetłumaczyć, ponieważ są też tłumaczenia, że słyszymy na przykład zdanie po angielsku i musimy napisać po polsku, jak to zostanie przetłumaczone. Kolejna rzecz dostępna w tej aplikacji: jak mamy problem z jakimś ćwiczeniem, czy czegoś nie rozumiemy, to po każdym zadaniu, po każdym ćwiczeniu na dole pojawia nam się tutaj dwie takie ikonki: jedna służy do raportowania, a druga ta oto tutaj do przejścia w komentarze. Jak tutaj klikniemy, możemy napisać nasz własny komentarz, a także możemy przejrzeć komentarze innych osób odnośnie danego zadania. I może tutaj właśnie znajdziemy odpowiedzi na pytania, które nas nurtują. Jeśli czegoś nie do końca rozumiemy, warto zawsze spojrzeć w komentarze, ponieważ tutaj znajdziemy wiele, wiele przydatnych informacji od innych osób, a także wytłumaczenie niektórych zagadnień. No i właśnie w ten oto sposób możemy się samodzielnie nauczyć angielskiego. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej aplikacji i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.